Crunchips. Crunchips. Ooh, yeah. Syrenka Mako. Cudzoziemski książę. Zobacz, jak to się robi. Brawo, szefie. Ale widok. Ale widok. Mako, pięknie wyglądasz. I ja tylko tak. Nie pozwalaj sobie za dużo. Ale ona rzeczywiście pięknie się prezentuje. Ma taką zgrabną figurę i porusza się z wdziękiem. Chciałbym, żeby wreszcie się na mnie poznała i zainteresowała się mną. Czy to możliwe? Milcz, chcesz oberwać? Ładna dziewczyna. Zdecydowałem się. Ona mi się podoba. Co to za szkoła? To szkoła karatachi, liceum z wielkimi tradycjami. Ród królewski Eskarii przez 400 lat. Uważasz, że ta urwisowata dziewczyna nie pasuje do naszej rodziny? Właśnie dlatego ją wybrałem. Ależ książę! Idź i zapytaj, tylko szybko wracaj. Czemu zawdzięczam ten wielki zaszczyt? Mój pan, książę Eskarii, przybył do waszego pięknego kraju z wizytą. Poszukuje teraz dobrze wychowanej panienki, która by mu towarzyszyła w podróży. Na pewno tu ją znajdzie. Nie wątpię. Zechce nam pani pomóc? Co mam zrobić? Pani najlepiej zna swoje uczennice. Oczywiście nie zawiodę pańskich oczekiwań. Wszystkie wychowanki mojej szkoły to miłe i dobrze ułożone dziewczęta. Postaram się znaleźć tę, która w pełni zasługuje na to wyróżnienie. Rzucaj piłkę, jestem gotowa. Dawaj. Rzucam. Nie daj się. Powodzenia. Uwaga. Liczę na panią. Proszę być spokojnym. Niesłychane. Co ja zrobiłam? To gabinet dyrektorki. Proszę natychmiast do mnie. Kto to widział, by dziewczynka grała w baseball? Żeby to się więcej nie powtórzyło. Mam dość wybryków. Kto to jest? Proszę na nią nie zwracać uwagi, przynosi tylko wstyd. Byłaby odpowiednia na towarzyszkę księcia. Ona? Nie myli się pan? Bardzo przepraszam, to się nie powtórzy. Przecież nic się nie stało. Kto by się przejmował wybitą szybą? Przyjdź do mnie na chwilę. Chyba dostała piłką w głowę. Ładna historia. Co by na to powiedział mój władca? Poznał się na niej. Zapewne podobały mu się jej nieskrywana elegancja i naturalność. Dobre sobie. Co w tym zabawnego?
Nareszcie coś się dzieje. Wierzysz, że taka złośnica jak ona będzie odpowiednią towarzyszką dla księcia? Jesteś beznadziejnym ojcem i nic nie mogę na to poradzić. Cicho bądź. Mako jest moją córką, a on jest tylko człowiekiem. Myślisz, że będzie umiała się zachować? Na pewno nie przyniesie wstydu. Więc zna etykietę? Bez niej się nie obejdzie. Rzeczywiście nie pomyślałem o tym. Widzisz, że to nie takie proste? Jakie to nudne. Co mam zrobić? Musisz się zająć jej edukacją, nauczyć zasad etykiety. Dziś nikt nie tańczy walca. Zagrajcie coś nowoczesnego. Pokażę ci, książę, jak teraz się tańczy. Widzisz, co się dzieje. Jak tak dalej pójdzie, całkiem nas skompromituje. Co mi radzisz? Posłuchasz mnie choć raz? Tu chodzi o dobre imię Mako. Pamiętaj o tym. Więc co robić? Musisz udzielić jej lekcji. Taka jazda jest nudna. Nie moglibyśmy trochę pogalopować? Oczywiście, więc jazda. Na pomoc! Widzisz, co ona wyprawia? W końcu ściągnie na siebie nieszczęście. Od jutra weźmiesz się za nią. Bądź surowy. Muszę się przygotować. Widzę, że się obawiasz. Mylisz się, matko. Trafiła kosa na kamień. Muszę wszystko zapisać. Przewiduję wiele trudności. Wątpię, by udało mu się okiełznać tę nieznośną pannicę. Co takiego? Mam uczyć się dobrych manier? To nudne. Cicho bądź, jesteś córką króla mórz. Nie pozwolę, by z powodu twojego złego wychowania ucierpiała moja duma. Nie krzycz, ja się nigdy tego nie nauczę. Nawet gdyby miało mi to zająć całą noc, to i tak wbiję ci dobre maniery do głowy. Dobrze, spróbuj. Widzę, że się nie wykręcę. Słuchaj mnie uważnie. Tutaj mam się uczyć zachowania na dworze? Nie szukaj wykrętów. Po prostu trudno sobie przyswajać zasady etykiety w takim otoczeniu. Coś na to poradzę. Jesteśmy w pałacu. Jaki piękny. Teraz do roboty. Wyobraź sobie, że jestem księciem. Książęta wyglądają inaczej. Nie denerwuj mnie. Książęta już się tak nie ubierają. Może rzeczywiście. Zabawnie wyglądasz. Jakoś mi nie przypominasz księcia. Dość tych żartów. Tak. Spróbujmy. Oczekiwałem ciebie. Dosyć. A to ci heca. Jeszcze raz. Oczekiwałem ciebie. Naprawdę? Bardzo się cieszę. Źle. W ogóle się nie starasz. Książę nie jest twoim kolegą. Musisz mu okazać szacunek. Zachowuj się skromnie, ale z wdziękiem. Rozumiesz, o co mi chodzi? Rozumiesz? Witaj, wasza wysokość. Jestem zaszczycona. Ale to śmieszne. Dość. Witaj, wasza wysokość. Czuję się zaszczycona. Niezła zabawa. Teraz lepiej. Jesteś Mako Urashima? Podejdź bliżej. Tak. Jeszcze bliżej. Tak, panie. Za blisko. Proszę mi wybaczyć. Źle. Tylko spokojnie. Jesteś z kara ze szkoły Karatachi. Honor naszej szkoły zależy od ciebie. To takie nudne. Mako,
Tak. Dzień dobry. Ma pani ochotę na kawę lub herbatę? Jesteś służącym? Dla mnie kawa. Nie pytam pani, lecz ją. Też coś. Bezczelny. Jeśli chodzi o mnie, może być jedno i drugie. Mako! Jak sobie życzysz. Wasza wysokość. Nie przeszkadzaj. Wasza wysokość? Wasza wysokość, musisz włożyć mundur. Nie bądź taki oficjalny. Widzisz, że przyjmuję przyjaciół. Ty jesteś księciem Harcen? Właśnie tak. Stoisz, panienko, przed jego wysokością, następcą tronu Eskarii. Proszę mi wybaczyć moje zachowanie. Nie wiedziałam, kim jesteś. Zdumiewa mnie. Ja w nią wierzyłem. Jestem Mako Urashima. Witaj. Ależ to nie wypada. Zaczekaj, daj spokój. Etykieta na to nie pozwala. Zapomnij o etykiecie. Przecież jesteśmy w pałacu. Dziwny z niego książę. Czego chcesz? Przecież to człowiek. Co to będzie? Ale heca. Nie myśl o tym. Uczono mnie, bym okazywała ci szacunek. Naprawdę? Jak to? Przepraszam. Nie chciałam, bardzo przepraszam. Nie oczekuję od ciebie znajomości zasad etykiety. Chcę, byśmy zostali przyjaciółmi. Tato, co ja mam robić? A to się narobiło. Muszę to wszystko opisać. Mam dość nauki. Coś takiego. Poczekaj, nie denerwuj się. Przepraszam, nie znoszę walca. Zagrajcie jakąś nowoczesną melodię. Na co czekasz? Tańcz! Bawmy się. Taka jazda jest nudna. Może pogalopujemy? Jak chcesz. Więc jazda. Jej szkoła. Jedziemy do teatru. Znasz sztukę? Nie? Nigdy o niej nie słyszała. Powiedziałam coś nie tak? Wszystko w porządku. A ty milcz. Milcz? Świat się kończy. Chciałbym przedstawić program na dziś. Po sztuce pod tytułem Nie obejrzymy teatr Kabuki. W Muzeum Sztuki wystawa rzeźbiarstwa i ceramiki artystycznej. Następnie inspekcja lotniska wojskowego. Taki jest dzisiejszy rozkład zajęć. Czeka nas wiele rozrywek. Nie będę potrzebny. Książę, wstąpiliśmy właściwie? Nieważne. Chciałem ten dzień spędzić tylko z tobą, jak normalny młody człowiek. Mam dość etykiety. Nie nazywaj mnie księciem ani jego wysokością. Chcę od tego odpocząć. Czy tak powinien zachowywać się książę? Tak się teraz ludzie zachowują. Świetnie, jeśli tak, to idę z tobą. Wspaniale się bawię. Nigdy nie byłeś na dyskotece? Nie pozwalali mi na to, głupcy. Jesteś zgorszony? A dziwiłeś się, że nie chcę, by Mako żyła wśród ludzi. Wygodnie ci w mundurze? Muszę się go pozbyć. Jak? Już wiem. Oh,
Jak wspaniale. Zgłodniałem, może coś zjemy. A masz pieniądze? Nie, odwróć się. Dlaczego? Proszę bardzo. Jakie apetyczne. Pyszne. Najadłem się. Smakuje ci? Jasne. Very good. Chciałeś powiedzieć bardzo dobre. Odpowiedziałem ci w moim języku. A wiesz, jak się mówi dzień dobry? Guten Morgen. Guten Morgen. Dziwnie brzmi. Dziwnie. Nauczyć cię innych słów? Ich liebe dich. Co to znaczy? To znaczy... Tak? To znaczy... Co mówiłeś? Nieważne, płyniemy dalej. Historia rodziny królewskiej liczy 400 lat i nigdy nic takiego się nie zdarzyło, więc to uczennica mojej szkoły odpowiada za zniknięcie księcia? Popełniłem błąd, wybierając uczennicę takiej szkoły. Jakiej szkoły? Byle jakiej, złej. Na pomoc. Tak, słucham. Nadal nie wiadomo, gdzie jest. Wezwijcie policję. Chodzi o następcę tronu Eskarii. Weź do pomocy wojsko. Nadaj komunikat w telewizji. Co tu się dzieje? Szukają kogoś ważnego. Ile policji? To chyba obława. Nadal nic? Niech poruszą niebo i ziemię. Nie jestem zaskoczona, z nią są same kłopoty. Matko, pomóż, musimy coś zrobić. Wygrałeś. Fajna zabawa. Nie wiedziałem, że istnieją takie gry. Przestań już. To się źle skończy. Trzeba działać. Wydaliśmy mnóstwo pieniędzy. Nie szkodzi, przecież je wygrałem. Chciałem ci sprawić przyjemność. Wojsko? Ciekawe, co się stało. Popatrz na niebo. To widocznie jakieś manewry. Wszystkie jednostki do akcji. Dokąd idziecie? Jestem książę Hartz. Wszyscy szukają waszej wysokości. Proszę tego nie robić, to niebezpieczne. Umiem pilotować samolot. Książę wsiadł do samolotu i wystartował. Wspaniale, wszystko potrafisz. Wszystko oprócz tego, na czym najbardziej mi zależy. Co masz na myśli? Nie mogę sprawić, byś została moją narzeczoną. Jestem następcą tronu. Co mówiłeś? Nie, nic ważnego. Cieszmy się wolnością. O co chodzi, Mako? Nic takiego. Nudzi cię to? Nie, tylko że... Powiedz mi. Mówisz poważnie? Co my zrobimy? Popatrz.
Tu książę Hart. Musimy lądować. Co się stało? Mamy pewien problem. Przygotujcie pas. Zaczynamy akcję ratunkową. Rozlejcie pianę. Książę w niebezpieczeństwie. Wyślijcie samoloty. Niech go eskortują. Zróbcie, co się da. Pośpieszcie się. Co się stało? Przepraszam, ona chciała umyć ręce. Czuję się wspaniale. To tak? A my zmobilizowaliśmy całą armię. To wszystko z naszego powodu? Ty głuptasie. Należy ci się tęgielanie. Dobrze się bawiłam. Ja też. Do zobaczenia. Auf Wiedersehen. Chciałem ci podziękować. Nigdy cię nie zapomnę. Czy możesz mi teraz powiedzieć, co znaczy Ich liebe dich? To znaczy... To znaczy... Kocham cię. Uwierz mi. Uwierz. Wasza wysokość, musimy iść. Do widzenia. Liebe znaczy kocham cię. Pamiętaj. Więc odjechał. Tato, będzie mi go brakowało. Rozumiem, był naprawdę miłym młodzieńcem. Już się nie gniewam. Naprawdę? Wybaczyłeś mi? Tak. Mako! Mako! Mako-chan! Był to film z serii Syrenka Mako. Wersja polska, Studio Publishing.